Holy shit. Halo, halo, dzień dobry ludziska, witam was bardzo serdecznie na szóstym materiale, szóstej premierze. Kto będzie lepszy? FIFA 23. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, jak słyszymy. Raków Częstochowa, 24 punkty, nie wiem, czwarte miejsce w tabeli. My mamy punktów 29, jeden punkt przewagi, jesteśmy na miejscu pierwszym. No, ale wiecie, to wszystko jeszcze może się ulec zmianie. Mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Drużyna Górnika Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. No, zobaczymy. Górnik ma sporo wolnej przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Główeczka lekka. Nic z tego. Spokojnie nic, broni bramkarz. Nic, na razie nic. Z tego nie wyszło. Troszkę ci moi zawodnicy nie są w 100% formie. Usiłuje strzelać. I teraz bramkarz. Dużo było meczy też pozaligowych, jakichś tam europejskich, takie pierdoły. Więc było jak było. Dobry odbiór, ale piłka poza linią. Głównie Podolski jest, widziałem, zmęczony. Tu się nie zregenerował. Zobaczymy na maksa. Czy zespół gospodarzy zje ekipę przyjezdnych na kolację, czy jednak połamie sobie na niej zęby? Bo dzisiaj na ten stadion przyjechała drużyna, która dysponuje najbardziej szczelną obroną w lidze, więc łatwo nie będzie. Tak, ekipa gości wyniosła z organizacji. Nie wiem, co odwaliłem zamaniane teraz, ale dobra. Nie zawsze jest to sztuka atrakcyjna dla przeciętnego oka, ale nie można odmówić jej skuteczności. No, panowie z Rakowa mają ten loga XCOMA. XCOM, my friend. To jest ciekawe, nie? Panie arbiter na boku. Krótkie rozegranie. Darnowo. I raz jeszcze będą bić korner. Znowu na krótko. No, takie są sytuacje. Ja się boję takich sytuacji. Zawsze lubią brama. Bramę zawsze muszę strzelić, nie? Zaś tam po niemiecku pitoli. Liga Polska, on gada po niemiecku, nie? I to jest chore. No! Nie ma! Ale to był... O kurde. Zdecydowane wejście w piłkę. Brawo! Podręcznikowa wręcz interwencja. Dobrze, że kontrolował lot piłki, bo tam już ktoś by się znalazł do ewentualnej dobitki. Raków próbuje. Krótko będą rozegrywać. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Nie bardzo chcą dośrodkowywać, nie? Piłka w kierunku bramkarza. Uratowane. Ten spokojnie interweniuje. Ale cały czas Raków nas tu atakuje, nie? Tak się powinno stopować ataki rywala. Ja cię pierdzielę, ale masakra. Czy wykorzystają okazję? I nie ma gola! Nie ma. Tomku, co tu się stało? Raków powinien otworzyć wynik. No to się stanęło, normalnie. Co to się stanęło, ty? No to się stanęło. Zabrzanie wznowią wrzutem z autu. Na razie to nas Raków... O Jezu, ale to był błąd. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Ale to był błąd. Zobaczmy, co to przyniesie. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Ale to był błąd. Ja pitole, coś ty odwalił.
Patrzcie, patrzcie, ten zawodnik robi. Chyba był nawalony, ej. On na Fedronie gościu jest, ewidentnie, kurwa. Naspidowany. Spidy Gonzalez. Piłka w grze, krótkie rozegranie. Wiem. I zaraz ponownie zobaczymy rzut rożny w ich wykonaniu. Będziemy tak walić rożki do końca tego meczu. Ja powiem wam, że długie te odcinki wychodzą z FIFA, mimo że ja je ścinam, bo wycinam gdzieś tam opcje tych menu, pomijam to wszystko, to takie cztery mecze ponad godzina czasu, ja to sobie renderuję do 1440p, to jest około 25 GB, powiem wam, że jest grubo, nie? Postanowił strzelać. Dobrze teraz broni, brawo! I to skąd my to bierzemy, nie? To może być groźne. Będzie kontra? Co tu innego możemy zrobić, jak nie z kontry? Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. A, kurde, takie coś, ej. Podcięta piłka, ale udana interwencja oddala zagrożenie. Lipa totalna, ej. Trzeba dobrze kontrolować dystans do piłki. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Jest, siadło, jest! A bum! Bum, 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 bum! Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Rakowia męczyła się przez pół godziny meczu. My tutaj z jednej kontry, z drugiej kontry właściwie, wyciągnęliśmy bramę, nie? Na 1-0. No ale nie cieszmy się jeszcze, bo jeszcze się może, wiecie, tu się jeszcze może wiele wydarzyć, nie? Wszystko się może zdarzyć, jak w tej piosence, nie? To się może zdarzyć, kiedy Rakowia strzeli bramkę. Willy Lopez, no oni już się rozruszyli, ale przeciwnik liczył na gola, ale musimy już tutaj troszeczkę. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę, ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. No nie. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem to oni akurat prowadzą i mogą kontynuować swój sposób gry. Sabiutko to wykonałem teraz w tym momencie. Iwi Lopez. Lopez! Nierozważne zagranie. Jest faul, jest gwizdek sędziego. Faul, ej. No i będzie niebezpiecznie, proszę państwa. Faul, przecież ja nie faulowałem gościa. To się od Janie Pawliło teraz w tym momencie. What the fuck? Ja nikogo nie faulowałem, co oni, ej. To może być gol, nie? Zmyłka. O Jezu. Co było z tego rzutu wolnego? Z perspektywy stanowiska komentatorskiego wydawało się, że będzie gol. Szkoda. Co tam blisko? Co on ślepy? Blisko, ej. Ty nie miał prawa w ogóle wbić się, nie? Marywala na karku. Marywala miał, nie ma. Ajej! Te moje podania są mocno niecelne dzisiaj. Streeta mamy jakiegoś tutaj. O, dobrze teraz zainterweniował. Uwaga, wychodzi sam na sam. O Jezu! Zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Ja to odwaliłem. Zawodnik nie może uwierzyć, że to nie wpadło. Nie, ciekawe, czy to się nie zemści. O, fuck. Ja miałem dwie przecież odkryte te umiejętności, a mam jedną teraz znowu. Co to się stanęło? Próba odbioru i przerwany atak. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. 1-0. Na razie zgitnie.
Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. Nie, to rozegrali do bani. 45 minut emocji. Makumba! Makumba ska! Ojo! Celne, prosto padłe zagranie. Brzydko, brzydko, ej. Tak, ten pressing się opłaci. Winarakowi. Winarakowi ewidentnie, widzieliście sami. Widzieliście sami Winarakowi. Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko było już. No to 2-0. Rakowia do domu. Na razie 2-0. Rakowia spać. Ale to Górnik zawsze oddaje piłkę. Gwilia. Villa. No, może być teraz groźnie. Ale wszyscy kurde, czemu tak lekko? Wysoko. Weźcie mi tak troszeczkę mocniej to. Nie, nie, tutaj zdecydowanie zostałem przyblokowany. Szkoda. Tutaj Rakowia w pierwszej połowie. Teraz może coś tutaj wymodzą. No, próbują. No. Minimalnie nad bramką. Ciekawy był ten strzał. Próbują, i teraz próbują. Sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Bez jaj, ty. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Raków. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Dobra. No tak tutaj nie bardzo, nie? Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. No wątpię, żeby Rakowia coś tu grała, nie tak. No nie, no wątpię, naprawdę wątpię. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Ja tam wtedy przegrałem. Z Lechem chyba, żeśmy przegrali 3-2 bodajże, pamiętam. Coś takiego było. Cudowna piłka, spójrzmy! Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. Brawo, skuteczne zejście do parteru i skuteczna interwencja. Patryka to nie. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję. Raków Częstochowa teraz napiera. Bo ja mam z tym odbiorem, to ja mam tutaj problem, nie? Ach, mieli piłkę. Żeby ten odbiór robić, nie? Jakoś tak. No ale wyszło jak wyszło. W miarę spoko, nie? Erik Janża. Powolutku, powolutku. Ahmed. Dobrze, teraz zagrana piłka. Pięknie. No, wybronił to. I będzie zmiana w zespole Rakowa Częstochowa. Raków dostaje bęcki, no po prostu. To dużo gadać. Gra wstrzymana, out po tym wejściu przeciwnika. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej. Nie wiem, co to było. W takiej chwili dał rozpaczy. Nie dałby wiele, żeby cofnąć czas i podjąć inną decyzję. No cóż, nie da się ukryć, że to nie był strzał życia, ale pewnie pomyślał, spróbuję uderzyć, co mi szkodzi. O, ole, tu. Podolski to ledwo żyje, nie? Ale on jakoś chyba nie jest się na pozycji tego, napastnika. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Wziął ostrzelej. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Także wziął ostrzelał, nie? Jest informacja o golu w meczu Legii Warszawa. To trzecie trafienie dla drużyny warszawskiej Legii. Prowadzą więc 3-2. Mamy 76 minutę. 3-2. Lajtowo, nie? No my tutaj 2-0 prowadzimy. Ty. Ahmed. Kurwa, komu on to podawał, ty? Akcja przerwana. Ahmed. Komuś się to podobał, Ahmed. Ma teraz dobrą okazję. Tak jest!
Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową kurczę. Raków próbuje. Ja się nie dziwię, że Raków próbuje. Bo jest jeszcze szansa na to, że... Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle, zupełnie niespodziewanie, jednak pada bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota bramkarska. Dobra. No to... Raków się tutaj troszeczkę zmobilizował w ostatnich sekundach, w ostatnich minutach, ale to jest, podejrzewam, za późno już tutaj, żeby cokolwiek zmienić. Dobra, tam jest 80 minuta, wystarczy, że sobie piłeczką troszeczkę pogramy, tam widzę żółta kartka. Wydzieliłem to znowu tutaj. Dawaj go, dawaj go! Piłka poza boiskiem po tym wejściu, udana interwencja. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz Cebula schodzi. Dla kogoś z ławki rezerwowej. Nie, Cebula wchodzi, przepraszam. Cebula. Indywidualna akcja, może być ciekawie. Nie może chybić! Nie ma! Zatrzymał to ładnie. Wywal to, ziomuś! Ale... no ale kurde, nie mogę takich błędów robić. Rzut wolny dla Rakowa. O ja cię pierdzielę. Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku? Nie, no z takiej odległości to wątpię, żeby coś tu ugrali. Chociaż... No tak, bramkarz musiałby mieć naprawdę zły to będzie koniec. Przepuścić ten strzał. To mocno. Broni bez większych problemów. Raków Częstochowa, znowu z autu. Podolski, mówię, Podolski ledwo żyje. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Częstochowianie wciąż próbują. Chcieliby tu uzyskać choćby remis. No, mogliby remis uzyskać. Ło, tu jakiś tam hopie, co tam się dzieje. Daje piłkę. O. Nie, wywalam to w polerę. Ty, koniec, gwiszcz, sędzia. Sędzia gwiszcz. No, 2-1. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. 2-1. Takie zwycięstwa smakują szczególnie, bo spotkanie było wyrównane i wynik mógł wyglądać inaczej. Najważniejsze jednak są 3 punkty. Ci punkty, ci, moi drodzy, ci punkty. Sezon jeszcze się nie rozkręcił, a już mamy mecz dwóch pierwszych zespołów. No, jest Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław. Kiedyś grałem Śląskiem Wrocław. Właśnie to jest ten zespół, o którym ja gadałem kiedyś. Któryś FIFA, chyba FIFA 12, jak dobrze pamiętam, Śląsk Wrocław. Fajnie mi się grało tą ekipą. Naprawdę, całkiem przyjemnie było. No i tutaj widzę, Śląsk Wrocław jest na miejscu drugim, ma 29 punktów, my mamy 30 chyba 2 punkty, z tego co pamiętam. No, zobaczymy, jak ze Śląskiem nam pójdzie. Śląsk jest dobrą drużyną, nie? No ja mówię, ja pamiętam Śląsk, spoko zespół, nie? Tu się grało, nie? Ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. No zobaczymy, no. Rakowią 2-1 wygrana była, nie? O Boże, kurwa turlają. Co oni robią? Chłopaki, dajcie na luzy, a? I tak to uważać się powinno robić. Modelowy odbiór. Będą nas tu próbować wykiwać. Wchodzą od razu twardo. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Prawdziwa gra w piłkę zaczy się w innej lidze, także pamiętajcie. Ekstraklasa jest tam. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Fabiutka, nie? Normalnie fantastyczny okres. Strzela jak na zawołanie. W ciągu 3 ostatnich spotkań powiększył dorobek aż o 4 gole. No, ulany za Kolak tutaj.
Mocno, nie? Pogrywamy Ulanem za Kolakiem. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Rywale naciskają. Rzutem wolnym wznowią grę piłkarze Śląska Wrocław. Czemuż to? Dobre pytanie. No panie Andrzeju. W poprzednim meczu Górnik wygrał z Rakowem Częstochową. No tak, no 2-1 był. Sądzisz, że dzisiaj będą wygrani w tym starciu? Poprzednio wygrali u siebie 2-1. Poniósł ich doping kibiców. Czy dziś zakończą ten pojedynek jako zwycięzcy? Niekoniecznie. Moim zdaniem realniejszy jest remis. Realniejszy jest remis? Słuchajcie, no już nie z takimi drużynami się wygrywało. Nie takich drużyn się człowiek obawiał. Ja już się w tym sezonie obawiałem na przykład Aksmar, a 4-1 z nimi wygraliśmy, z czego 3 bramy strzeliłem ja, potem je ściągnęli z boiska, jedną bramę strzeli oni na symulacji i później ja strzeliłem tam, przepraszam, 3 strzeliłem bramki ja, ściągnęli mnie z boiska, 4 bramę tam komputer strzelił, jedną bramę strzelił Aksmar i to było tyle tego zespołu, także no, słuchajcie, no... Nie takimi zespołami człowiek grał, nie? Dobra. Próbujemy jakoś tak tutaj górą mocno. Gdzieś na 11 za wysoko. Zmarnowany rzut rożny. Spokojnie łapie piłkę. Za wysoko. Tu na razie w tym meczu nic nie pokazaliśmy. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. A, no gówno, nic nie przyniesie. Wiecznie może być remis, a może być przegrana nawet, nie? Zobaczmy, jak teraz zagra Exposito. Exposito albo Espacito. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Espacito. Z pewnością byłaby bramka. Akcja była. Kontra to śmiertelne zagrożenie dla defensywy. Mogą mówić o szczęściu. Troszeczkę brakło, troszeczkę. Minimalnie. Stratę teraz notuje Górnik Zabrze. Kuchnik Zabrze. Kurde, bo tak po tym sezonie na wypożyczenie iść na przykład. nie byłoby źle, nie? Prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Ale nic z tego, bo pewną gdzieś interwencją oddala teraz zagrożenie. W lidze chińskiej, koreańskiej. Ja pitole, tam to były jaja, nie? Te nazwy tych zawodników jakiś Ching Chang Long, Ching Pang Leng, Chung Chang Klang. Była po prostu masakra, nie? Jakaś. Na razie w tym meczu niewiele się dzieje, no. Parę tam akcji mieliśmy, próbowaliśmy, ale jest ponad to, nie? No kurde, odebraliśmy piłkę, ale straciliśmy. Andrzeju, co pan robisz? Tak się powinno stopować ataki rywala. Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Gol dla Górnika Zabrze! To tyle. Przycisnęli rywali. Proszę, jakie efekty? Już od jakiegoś czasu pachniało tu bramką. Brawo! Sam róg. Sam róg. Pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Bardzo. Piłka trafiła do strefy zagrożenia. Mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz. Pięknie. Staniemy tym. Jest 1-0. A, królem strzelców zostaniemy, podejrzewam. Może być. No i co ten Śląsk Wrocław zrobi, no? Próbują. Erik Exposito. Espacito.
No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Tyle by było, teraz można tutaj walić na kontrę. Jak widać po statystykach, drużyna gości niezbyt często jest przy piłce. Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nie posiadanie... Dobrze podałem, nie? No to jest jaj, nie? Owszem, mają piłkę rzadziej od rywala, ale w konkretach wypadają lepiej, skuteczniej. I teraz są zdecydowanie bliżej zwycięstwa. Jak widzimy, znowu są w defensywie. Twarde wejście, ale bez faulu. Twarde, bez faulu tam. Ale to już nie... O, jeszcze zablokowane, ale... No nie wyszło to, ja bym chciał. To będzie koniec tej połowy. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Jeszcze około minuty do liczonego czasu gry przed nami. Tego się boję. Co zrobi Exposito? Espacito! Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Espacito miał ostatnią szansę, żeby to strzelić jeszcze. No nie ma tragedii, nie? Warta Poznań 1-1 z Radomiakiem i Jagiellonia potem Zagłębie. Rozległ się gwizdek. Na razie to jest... Ruszamy! Przed nami to jest kapa, druga połowa tego spotkania. No próbowali panowie, ale no... Nie wyszło, nie? Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Espacito. Rarirara, patarito. Ta piosenka wpada normalnie w łeb. To jest masakra. To jest jakieś kiksy, kopniaki dziwne, ale to już tak nie wyszło. Zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Co zrobi Exposito? No, co zrobi Espacito? No nic nie zrobi. No. Aj, spalony był, ty. Zapowiadało się obiecująco, ale mamy spalonego, Jacku. Naprawdę wyglądało to ciekawie. Bardzo dobre podanie, tylko to wyjście na pozycję trochę za szybkie. Dużo nie zabrakło, ale to są właśnie te detale. One w futbolu decydują. Trzeba było ułamek sekundy zaczekać. A i nie było to przemyślane zagranie. Strata. No ale dupa. Jak się turlają, ty. Pewnie w obronie. Ale jak? Po co oni to wybili sobie do tyłu? Nie rozumiem Exposito. Tego. Espacito! Espacito zawsze piłkę traci, nie? Espacito cały czas piłeczkę traci. Non stopa, nie? Dobrze. Zostało jeszcze 30 tak. Minut do końcowego gwizdka. Tak. Dobrze, niedobrze. Mamy aut dla piłkarzy Górnika. Espacito. Chciałem strzelać, ale nie udało się. Czy Śląsk tu w ogóle ma zamiar jakąkolwiek bramę strzelić? Teraz trzeba to mądrze rozegrać. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Okaże tak, że na 1-0 wygramy, nie? Ale no dobra, jeszcze nie cieszmy się, bo... Podanie do Exposito. Dobrze obronione strzał. Espacito mogą w końcu wejść. Dobrze, będziemy mieli zmianę. Jakże ważny jest ten rożny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe wsparcie. Rzuca w okolice 11 metra. No i zmarnowana, świetna szansa na gola. Co za pudło. Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda, to powinna być bramka. No a tam kurczę mieli miejsce, żeby wbić, nie? Było miejsce bez kitu. Górnik ma sporo wolnej przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Poradził sobie, minął z wodą. Oj no, blisko. Mocno, ale jednak obok bramki. Szkoda.
też mogła być brama jakoś, nie? O, trzeci mecz chyba mamy w tej ligówce, tej Europę, coś tam lig. Problemu tu się urywa. I wydaje. Zablokowany ten strzał. Chyba tak, i to z tym zespołem, kurczę, z którym graliśmy na początku i tam było 2-2, to był najlepszy mecz, jaki dotychczas rozegrałem w tym sezonie, nie? Ja tak uważam. Nic, żadnego meczu chyba lepszego nie było. Chociaż z Lechem też było spoko, nie? Nawet. Daleka piłka z rogu. Tamten przebija, nie? Wszystko, nie? Po prostu. Zablokowali. I mamy stratę. Kurwa, się kotują i japi, to ten kontuzja. Ten mecz zaraz się zakończy i chyba nie tego spodziewali się kibice na trybunach. Na pewno. Ekipa przyjezdna raczej to dowiezie. Na pewno jedno bramkowe prowadzenie to nie jest szczyt marzeń. Przy wyniku 1-0 trzeba w końcówce utrzymać szczególną koncentrację, bo nie trudno o błąd, który może zniszczyć cały wysiłek. Ale po tym, co zaprezentował ten zespół, jestem zdania, że spokojnie utrzymają czyste konto. Śląsk tu w ogóle, no... To mogę powiedzieć, żeby kiepskawo, nie? Kiepskawo, panowie. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Czy to będzie dobry strzał? No dobry strzał nawet. Dobry strzał. Swoją drużynę w grze pod koniec spotkania. Jedną bramkę da się jeszcze odrobić. Przy dwóch golach straty byłoby piekielnie trudno. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Po prostu ekstra klasa jest kiepskawa. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Traci tę piłkę bez faulu. Patrzmy, wrocławianie ścigają się z czasem, ale może ta akcja da im upragniony remis. Teraz remis! I piłka leci daleko od bramki. Ja pierdolę. To za chło. Szkoda, bo na pewno dałoby się tego nas. Lepiej i może... Symulujemy. 1-0. To jest uczciwy wynik. A oto i obiekt wielu przedmeczowych rozważań. Jest w gazie. 3 mecze i aż 4 gole. Transmisja już za chwilę. Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz fazy grupowej w UEFA Europa Conference League. Drużyna Górnika Zabrze zmierzy się z Boawistą. Dzisiaj oczekuje tu sporo walki, zwłaszcza od gospodarzy. Mogą sobie zapewnić wyjście z pierwszego miejsca w grupie i potwierdzić swoją dominację. A goście wcale nie oddadzą pola bez walki. To powinno być bardzo ciekawe, widowiskowe spotkanie. Taką mam nadzieję. A czas pokaże, nie? Bardzo teraz pewna interwencja. Białowista to był zespół, z którym rozegrałem najlepszy mecz, który się skończył wynikiem 2-2. Więc liczę, że tutaj też będzie dobry meczyk. Oczywiście jesteśmy z miejsca pierwszego, 10 punktów, Alexmar ma 9 punktów. Białowista ma niestety tylko 2 punkty. O właśnie, macie tabelkę. Mimo że do końca zmaga. O kurwa. Wspaniale interweniuje bramkarz. Jak on się tam znalazł, ej. Cię pierdziele, jak on się tam znalazł, ten gościu? Znowu kolejny na mefedronie, na pierdziela. Mefedroniarz? No powiem szczerze, tej Białowisty to ja się zawsze tutaj w tej grupie obawiałem i obawiam. Ten mecz też może się skończyć. Remis, nawet porażka, powiem wam szczerze, nie? A
ależ zepsute uderzenie. Piłka oni są tacy dosyć... Dosyć żywi są, nie? Tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto, albo po prostu zeszła z nogi. Oni są naprawdę... Są żywi są na tym boisku. No my w sumie w tej grupie żeśmy ugrali tyle, ile się dało, nie? Dużo żeśmy ugrali. Na pewno bym się nie spodziewał, że gdzieś tam będę na pierwszym miejscu mając 10 punktów w takiej grupie, nie? Ale... Piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów i kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie? Wykazuje ostatnio świetną formę. Notuje średnio ponad bramkę na mecz. W trzech ostatnich spotkaniach strzelił 4 gole. No i tu cały czas przeatakowują. Przybierności rywali. Ragówka była. I akcja no, nie mogę się jakby tu rozpędzić, bo oni nas cały czas tutaj profują, nie? Ahmed. Lukas Podolski. No to nie przejdzie tak, nie no kurwa, no bardzo właśnie. Bardzo kiepskie zagranie. Pierdala ty. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Nie, to nie mogło zaskoczyć. Na razie to jest tak bezpiecznie. To Biowista, oni tu są żywi, nie? Widać, że są żywi, no. Takich błędów nie mogę robić. No nie, strzał do zapomnienia. Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Nie jestem w stanie tu nic ogarnąć. Podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. O, czas takie ciupają. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Nie pozwolił na oddanie strzału. Ja pitole. Szkoda. Mogło coś z tego być, nie? W ostatnim kwadransie goście bardzo mocno przycisnęli rywali. Wykreowali już sobie sporo okazji, ale nie zachwycili dotychczas skutecznością. Ale się nie zniechęcają i wciąż próbują zdobyć bramkę na wagę prowadzenia. Popatrzmy, muszą to strzelić. Znakomite Lipa. Zachowanie w defensywie. Znakomite. Ależ teraz... Kurde ty! Dobrze, powinien teraz wyjść na prowadzenie. Ale Podolski to spierdolę. No koncertowo to zepsuł tą kufę, fatalne wykończenie. Pierwsza z takich okazji jeszcze i Podolski nie trafił, nie? Co za lipa. Javista motherfucka. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli... Powiem wam, że oni są szybcy są, nie? Ciężko jest im tak... Odebrać piłeczkę. No tak, nie tak tego nie Błąd. Zrobimy. Tracą piłkę. Się tego nie da zrobić nawet, powiem szczerze. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. No nie będą próbować, no oni w końcu... W końcu ten, nie pokonają bramkarza, nie? Nie daje się łatwo przepchnąć. Co, no ja to mogę z kontrataku, ale... A, no to było nawet spoko, nie, ale... Prędkości też nie mam odpowiednie. Nie mam jakiegoś... Tak więc przed nami mega sprintera. Dodatkowa minuta. Ja. Już od razu odebrali. Bądź pan już tam. Ładnie. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Jeśli celem na dziś miało być zapewnienie sobie miejsca na szczycie tabeli, to pierwsza połowa ich do tego nie przybliżyła. Nie wiem, czy to przypadkiem nie skutek. Gdzie ja z nimi tutaj ten, w każdym razie ugra. Kwestia pierwszego miejsca no, pozostaje... Toli. Biobista wcale nie jest taka zła, jak tam sobie radzą inni. No Alkmaar remisuje z Oslo.
Miedź Legnica 0-0. Tyle, nie? Tak to wygląda. Ruszyli. Popatrzmy na drugą połowę tego meczu grupowego UEFA Europa Conference League. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy. Kurwa, za mocno. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Za mocno, no. I mamy stratę. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Belek. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Uciekła mu teraz ta piłka za linię. Naprawdę niepotrzebna strata. Żywo grają, nie? A oto i zmiana w ekipie Górnika Zabrze. Górnik Zabrze oddaje piłkę. Żywi są, ja mogę powiedzieć. Szybko budują te akcje, nie? Próbujemy, ale... Szansa na strzał. Nie ma. No, to było niesamowicie groźne. Ja to nie wiem, jak się te pod... strzał. Wielu może mu pozazdrościć. Nie wiem, jak się te podkrętki robi nadal. Tak zwane silne strzały. Dobra, no próbujemy tutaj coś ugrać. Teraz strzał. I dobrze teraz bramka. Był strzał. W końcu jakiś. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Daleka piłka z rogu. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Nie wiem, po co on to kiksował. Kurwa macie, naprawdę. Po coś to kiksował, idioto. Znowu muszę gonić tymi pajacami, nie? Kurwa, im piłkę odebrać to jest mission impossible, nie? Zostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Kurwa, znowu kolejny debil. Teraz oddana zupełnie za darmo. Ja pitole, nie? Co są siep. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Przepuść. No ja cię pierdolę. Teraz to naprawdę, nie? Palony! Czy nie? Spalony. No ja tak podejrzewałem, że tam spalony będzie. Muszę zobaczyć na powtórce, czy faktycznie był spalony. Ja go widziałem, choć było tak na granicy. No, taki lekki spalony był, nie? A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Nic z tego meczu nie będzie, no chyba, że się mocno się tu coś podzieje jeszcze. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Że no i pieka. Chyba teraz ruszą z kontratakiem. Kurwa, co on zrobił? Pochopnie, nici z kontrataku. Zaś po niemiecku. Czy ty na trybunach tylko po niemiecku pitolą? Będzie rzut wolny. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Może uda się objąć prowadzenie po tym rzucie rożnym. Może się uda, a może nie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. To trzeba było zrobić lepiej. Jak to rozegra? Dawaj, Podolski, jest do dawaj. Będzie Podolski. Groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. O, to dupa. Musi wpaść. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Szkoda. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Chyba będzie gol! Kurwa, super! Bardzo dobrze.
I ale mają fuksa, nie? Ale mają fuksa. W statystykach, że dzieje się tu sporo. Ale mam nadzieję, fuksa. Że obie drużyny nie zwolnią i do końca będziemy oglądać akcję za akcją. No, takie tracenie piłki. Słyszycie państwo, kibice wyrażają dezaprobatę z tak głupiego podania. Ale ich tam wyratował ich ten skrzydłek. Ma sporo przestrzeni. Patrzę na zegarek. No, mecz dobiega końca. Będzie boom. Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Tam nikogo nie mają na szczęście, ale... Gwizdek, no. Dobra decyzja sędziowska teraz. Bez nie karny. Tak, żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. Na szczęście. No. To nie było zbyt dobre. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Okay. Ahmed. Ahmed. Kurwa mać. Oj, 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 tak spudłować to jest sztuka. Ale mają fuksa, ta biowista, czego to ściągają nas. To jest symulacja. I przegrana. Remis. Remis, moi drodzy. Biowista FC. Remis. Temu zawodnikowi poświęca się tu sporo. Redzę ostatni czwarty meczyk na tej premierze. Mamy sporo punktów przewagi. Zresztą tabelę wam pokażę. Jak skończymy tego mecza, a gramy z kim? Z Legią? Halo, nie, z Lechią, Lechia Gdańsk. Bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To z Lechią Gdańsk. Będziemy z państwem śledzić dzisiejszy mecz. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej, mecz Ekstraklasy. Drużyna Górnika Zabrze zmierzy się z Lechią Gdańsk. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Udane wejście w przeciwnika. Górnik ma sporo wolnej przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Poblokowane to wszystko, ty. Daluję. Gospodarze grają naprawdę widowiskowo i strzelają najwięcej bramek w całej lidze. No, czyli goście zostali ostrzeżeni. Warto tu wspomnieć, Tomku, że gospodarze przodują w lidze pod względem zdobytych bramek. Zdziwię się bardzo, jeśli dziś zobaczymy tu... Tak, nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwiżdże rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesadna. Ja pamiętam, kto się broni. Za chwilę możemy mieć otwarcie wyniku. Nie! Nie ma gola! Bramkarz broni karnego. Ale fuksik, nie? Bez. Ahmed. To my zaraz skarcimy tutaj. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Teraz! To też by bronił, ty. Okazja na gola. Bramkarz pierdziele, interweniuje wzorowo. Dobre to było. Ahmed! Akcja zbliża się do 16 no przeciwnika. Ciekawe, się, czy zakończą to strzałem. No, chyba trafi! Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa. Że oni nie wykorzystali karnego, nie? Ja pitole, co za cioty. Cioty, normalne cioty zwykłe, nie? Mogli to wykorzystać, mieliby prowadzonko. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Gajos został. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie. Mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest było drużyna na kostkę. Piłkarska. Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. Poradził sobie z przeciwnikiem. Dobrze blokuje teraz strzał.
Doskonale, znów to blokuje. Zdecydowane wejście w piłkę. Chciałem tak, wiecie, z kontry, nie? Dowiadujemy się teraz, że jest zmiana wyników w spotkaniu Lecha Poznań. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla ekipy poznańskiego Lecha. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Za nami skapiłem, ale jeszcze może... Dziękujemy za tę informację. No dupa, szkoda. Szkoda, bo tu mogło coś być z tego. Zrobione. Lechia ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Ale mieli, ale czemu takie podania, ty? Rzut rożny dla Lechi. Szansa na objęcie prowadzenia. Czemu takie podania beznadziejne? Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. To nie było skuteczne. Ale jeszcze mogą próbować, nie? Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Nie ma czasu. Mają piłkę. Mogą skutecznie skontrować rywala. Mija teraz bez kłopotu. Uwaga! Musi to trafić! Broni! Kurwa mać, co oni mają? To jakieś fuksy same mają, ty. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Oh, fucker. Kruci, co za masakra. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Rzut wolny przyznany Lechii Gdańsk. Kruci, masakra normalnie. Dobra, jeszcze. Teraz tutaj. Decyduje się na indywidualny rajd. Yes! Gol dla Górnika Zabrze! Mają powody yes. do radości kibice Zebrzan, podobnie zresztą jak i szkoleniowiec drużyny. Udało się. Pierwszego gola tutaj dygnę. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. 17 metrów, no to była spora odległość, nie? 17 metrów. Daleko. No ale dobra, mamy jeden gol. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Bardzo dobra interwencja. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę. Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nie posiadanie piłki. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpocznie teraz od bramki. Rudy, ryc. Strata i muszą teraz uważać. Kurwa, ale Rudy. Odbiór w ataku, pachnie tu golem. Trafiają za brzegiem. 2-0. Odjeżdżają rywalowi. Ten ma teraz do odrobienia dwie bramki. Trochę kopaniny było, ale... Ależ pięknie 2-0. Zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Lechia rozbita. 2-0. Gramy dalej. No mają jeszcze drugą połowę, nie? Że to ogarnę sobie, nie? Sytuację. Ile w ogóle ją ogarną, nie? Kurwa, trochę za mocno, ale pobiegniemy. Górnik Zabrze przesuwa się z piłką. Dobrze to wygląda. Oj, wątpliwa decyzja o tym strzale. Oczywiście, wybroniłaby się, gdyby piłka wpadła do bramki. Nie, Rudy. Wpadła, Rudy strzelał. To możemy krytykować. Rudy spierdzielił. Strzał z ostrego kąta, nawet gdyby zmierzał do bramki, to bramkarz bez trudu by wybronił. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Uwaga, będzie szansa bramkowa! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz! Pokazał klasę, Rudy cały czas próbuje. Cały zespół.
Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Co teraz zrobi? Bramkarz wybronił. Tyle, ale mają fuksy, ty. Ale fuksy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Dobra, lecimy na drugą połowę. To i tak ostatni meczek na tej dzisiejszej premierce. Starczy. No i zaczynamy, proszę Państwa. Tak pamiętam, że 10 odcinków miałem, 10 premier było z FIFA 22, to jest szósta. Więc jeszcze 4 co najmniej się odbędą. Przypuszczalnie będzie koniec sezonu. Zagrożenie minęło. Dowiadujemy się teraz, że jest zmiana wyników w spotkaniu Lecha Poznań. Tak, to jest kolejny gol dla ekipy poznańskiego Lecha. Wow. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja! Co tam się stało? Aniowi łeb urwał. W grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Wybija piłkę z linii bramkowej! O, mógł być gol, ty! Bramkarza. Nakra jakaś. Wybacz, że przerwałem. Padła bramka dla Lecha Poznań. Obecny wynik na tablicy 2-1. Uwaga, będzie okazja! Udaremnił tę szansę. Świetnie się tutaj zachował. Mogło być, ale... nie było. No powiem szczerze, że ta Lechia słabo gra. Bez jakichś takich większych emocji tutaj. Ale to ładnie zrobił. Uwaga! Też zrobiłem. No i kolejna bramka. Tym zero. Dopełnia masakry, ale może to jeszcze nie koniec. Zachęcam. To ładne to było podanie. Powtórki, którą teraz mamy na ekranach, nawet w tym nieco zwolnionym tempie, imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Reakcja menedżera tyle. Sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką tyle, może jeżeli sobie chodzi pogratulować. Z Lechią Gdańsk. A więc mamy 3-0. Właśnie 7 bramek, 16 meczów. Ładnie. Ładnie sobie pogrywamy. Pewnie to teraz broni. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Jarosław Kubicki. Gdańszczanie tracą piłkę. Wow. No. Teraz jest niepilnowany. Jak fuksik. Nie ma gola. Bramkarz zbija piłkę na słupek. Fuksik. Kiepskie zagranie teraz. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. I tak! Flavio Paixão znajduje drogę do siatki. Jest w piekielnej formie. Praktycznie nie do zatrzymania dla przeciętnych, a nawet nieprzeciętnych obrońców. Nie można było nie box. Korzystać z takiej okazji. Nieduża odległość, no. Kopyto w nodze. Sami mocny strzał. To jest mocny strzał. Gość jest praktycznie łysy na czubku głowy. Strzałby mocny, faktycznie. Mamy więc 3-1. Lechia nie do zera. Ale to nie koniec, bo oni tu jeszcze mogą próbować i będą ale próbować. Ale na bramkę pokazuje Flavio Paixão. Czy rywale zareagują? Paixão. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. A teraz będzie dobra okazja. A, to lipa. Nie ma! Budło w sytuacji sam na sam. Chyba nie utrzymał. Mogłem to przyciągnąć, nie? Wystarczyło trafić. Mogłem to przyciągnąć, ale nie przyciągnąłem tego. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Dobra interwencja. No, ten próbuje znowu.
Podobają mi się te wstaweczki, one są spoko, nie? Także naprawdę spoko. Muszę sobie kupić wersję płytową na PS5, bo to jest z Xboxa. Seriasa wersja cyfrowa. I się nie opłaca na płytach kupować na ekonomości, bo one są drogie, ale potem szybko sceny spadają. Naprawdę niedużo teraz zabrakło mu, żeby piłka wylądowała w siatce. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. To ostatnie widzę 20 minut. Ostatni kwadrans spotkania. Ten kwadransik będzie grubo. Lechiści ładnie przesuwają się z piłką w tej akcji. Nic z tego nie będzie. Zwoliński. Mamy zastosowaną korzyść. Faulowany był tam zawodnik Lechi. Broni normalnie. Nie tak łatwo jest ogarnąć go bramkarza. W okolice jedenastki. I co? No, szansa. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Uwolnił się spod krycia. 4-1. Uwaga, dalej groźnie. Nie ma. To zrobił. Ja myślałem, że będzie 4-1. Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. To nie robię. Tak ofiarnie to. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Uwaga, otrzymałem informację, że w meczu Lecha Poznań padł gol. To trzecia bramka dla Lecha Poznań. Prowadzą już 3-1. 84. minuta na zegarze. Dziękujemy za informację. Taki strzał. Z zamkniętymi oczami, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Było zdecydowanie daleko od bramki, a także daleko od jakości, jakiej oczekujemy na tym poziomie grania w piłkę. Oj, po co takie zagranie? Odpowiedzi brak. No, nie wiadomo po co, no. Żebyśmy, kurczę, na 4-0 tutaj. Uwaga, będzie okazja! Dupa. Spudłował koncertowo. Aż dziwne, biorąc pod uwagę umiejętności tego zawodnika. Czasem coś nie wyjdzie zgodnie z założeniem. Taki kiks w ogóle, co to było. To wszystko poszło nie tak. Pretendent do miana Jesus, nie, ale kiks taki fez w ogóle. Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. Ciele, co za masakra, ty. Cóż, no ostatnio jakaś z akcji. Jeszcze nieudana. Lechi. Lukas Podolski. Co tu dużo mówić? Wypieszczone podanie. Przewidział teraz sytuację obrońca. Odebrał mu piłkę. Lejtowo. Dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo 2 bramkami, wyraźne, pewne. Zaraz się, moi drodzy, przepniemy na tabelę. I sobie zobaczymy. Jak to się tam na tabeli prezentuje? No tam w naszej ekstraklasie to raczej uciekliśmy daleko już w hen. Zobaczymy. Porównanka. Tutaj też 2-2 Miedź Legnica, Piast 3-0 tam nawet. No, statystyki spadają, raz się podwieszałem, raz spadają. Tabela, moi drodzy, bo to jest, myślę, ciekawe. No, uciekliśmy już daleko Poznaniowi. Mamy 12 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki, 37 bramek strzelonych, 14 bramek straconych, 38 punktów. Lech Poznań jest na miejscu drugim, punktów 31, i na miejscu trzecim Raków, punktów 30. Teraz rzućmy okiem na inne tabele. Głównie tutaj nam chodzi o tą tabelę Europę coś tam. Tutaj chyba polskie żadne zespoły nie grają. Czy grają? Teraz rzucimy okiem. Dinamo Zagrzyb. Ale tu żadnych polskich nie ma.
zespołów. Faza grupowa, tutaj są europejskie rozgrywki. Ktoś grał z Polski, Jagiellonia, 0 punktów. Skopana. 4 bramki strzeli, 13 stracili. 5 porażek. Pogrom. I to jest co, chyba jedyny zespół polski. Jeszcze jakiś jest. Nie ma więcej. No i faza grupowa, Conference League. No. Alkmaar nas wyprzedził jednym punktem. Mają 12 punktów. Mam punktów 11. Wista ma punktów 3. Czy to jakieś jeszcze Poloki grają? Ktoś tu grał, nie? Miedź Legnica, 1 punkt. Mój Boże. Dramat. Dobrze, dziękuję za oglądanie tej premiery. Do usłyszenia na kolejnej. Na razie, pozdrawiam.